Pójdźmy sobie jeszcze tędy, bo tutaj może być jakaś apteczka, a jednak nie ma, gra mnie strollowała. Nie podoba mi się to. Teraz zobaczycie prawdziwą epickość tej gry. Witajcie wszyscy z tej strony pomidorowy.pl i chciałbym was bardzo serdecznie zaprosić na let's play z gry, która w sumie, na którą czekałem, nie będę tego ukrywał. A jest nią FPS o nazwie Far Cry, tworzone przez studio Crytek i wydane przez Ubisoft. Tak jest, jest to gra z 2004 roku, jak widzicie. No i cóż, jest to mój ulubiony FPS i można by powiedzieć, że FPS za dzieciaka. Ale Pomidor, ty przecież jak byłeś mały, nie powinieneś grać w takie gry, bo ta gra jest 16+. I tą historię wam zdążę opowiedzieć w trakcie, gdy będziemy rozgrywki. Mamy tutaj sobie oczywiście opcje i tak dalej. Mam tutaj dźwięk tak ustawiony. Myślę, że te opcje są w miarę, ale to w miarę dobrze ustawione. No i cóż, ludzie, zapraszam was na let's play. Mam tutaj, czekajcie, muszę jeszcze zobaczyć. Dobra, mam mój nowy save ustawiony, tak więc bez zbędnego przedłużania zapraszam was do oglądania, bo sobie tym momencie obejrzymy intro. Jedziemy z koksem. Nie mogę się doczekać. Powiem wam tak, że za każdym razem, gdy oglądam to intro, to po prostu aż och! Podoba mi się to, nie będę tego ukrywał. No ale dobra, to jest Far Cry. Zarobiste FPS i bardzo długo czekałem na ogrywanie tej gry ponownie na kanał. I myślę, że w tym momencie właśnie sobie ogramy to. Nie mogę się serdecznie doczekać. I te ekrany ładowania, które są świetne wręcz. O Jezus Maria. No dobra, taki mamy to początek, jest to misja trening, albo po prostu raczej tutorial. No i cóż, wychodzimy sobie z tego miejsca. Dobra. I sobie idziemy, tak więc nasze kontrolki są następujące. WASD idziemy sobie, spacja skaczemy, shift to tak jakby biegamy, kontrol się sobie kucamy,
a późniejsze kontrolki wam potem wytłumaczę. Muszę się stąd jakoś wydostać. Dokładnie tak, Jack. Tym bardziej, że ta gra jest z polskim dubbingiem, tak więc myślę, że wam się będzie również to podobało. Ogólnie wspominałem już wam o tym, dlaczego za młodego grałem, a no dlatego, że kiedyś mój tata grał sobie w Far Cry'a i tak se patrzę, hej, tata gra w Far Cry'a, to jest sobie fajna gra i sobie tak kiedyś po cichutku zainstalowałem i sobie sam grałem i potem, wiadomo, nauczyłem się parę wulgarnych tekstów, ponieważ ta gra ma również wulgaryzmy i miałem opiernicz. Ale powiem, że wspomnienia z tym poziomem mam takie, że przede wszystkim spójrzcie, jak ten poziom wygląda. Ta woda, to wszystko. Jak na rok 2004, moim zdaniem, ta gra po prostu wymiata. Ale wspomnienia z tym poziomem mam takie, że po prostu ten poziom był banalny i opowiem wam potem w drugim poziomie, co się ciekawego, a raczej w drugiej misji, co się ciekawego wydarzyło. A teraz czas na kolejną cutscenkę. Słuchaj, śmieciu! Gdzieś tutaj siedzi dureń w czerwonej hawajskiej koszuli. Jak tylko go zobaczysz, wezwij mnie natychmiast. Zrozumiano? Tak jest. Wyruszam. Ten ziomek to był Crow. Inaczej, w skrócie, osoba, która chce zamordować Jacka Carvera, ponieważ Jack Carver walczył z najemnikami i tak dalej. Jest on praktycznie intruzem na tej wyspie. No i generalnie... No, chcą go zamordować. Tak więc sobie tutaj przebiegniemy. Kto tam jest? To na pewno nie ja. I teraz patrzcie na to. Widzicie to? Jak byłem mały kiedyś, tutaj tak se specjalnie stanąłem i niestety od razu miałem zgoda, kiedy sobie tak stałem. Ponieważ wiadomo, zabiło mnie to coś. Ale dobra, czas przejść tutaj. Swoją drogą fajnie korytarz został zrobiony. Naprawdę. Daję plus dla tej gierki. Halo, jesteś tam? Podnieś radio, jeśli mnie słyszysz. Wiem, że tam jesteś. Śledziłem cię, odkąd przybyliście tu z Val. Kim jesteś? Facetem, który ci powie, jak przeżyć. Mów mi, Doyle. Skąd mam wiedzieć, czy mogę ci ufać? Cóż, na początek co powiesz na to, że cię jeszcze nie wydałem? To radio ma czytnik sygnałów biologicznych, a skoro wiem, że tam jesteś, mogłem to już dawno zrobić. Racja, mów dalej. Słuchaj, musisz spadać stamtąd jak najszybciej. Pomogę ci, ale nie masz zbyt dużo czasu. Jest tu wyjście, które prowadzi do małego obozu, ale uważaj, bo wszędzie jest pełno najemników. Ta, zauważyłem. Przy okazji, nazywam się Jack Carver. No i niestety zawsze w polskiej wersji ten dialog jest ucinany, czyli po prostu zamiast Jack Carver, to jest przedstawione jako po prostu Jack Carver. I dobra, to jest nasza pierwsza broń, czyli Falcon, czyli w skrócie taki pistolecik, który sprawia, że łohoho, zaraz zginiesz, ponieważ masz jeden nabój. W sensie, że jeżeli chodzi, są tutaj dwa rodzaje właściwie magazynku. Mamy tutaj taki jednostrzałowy i wielostrzałowy. Chyba to tak w miarę dobrze wytłumaczyłem. Według mojego raportu nosisz czerwoną koszulę. Powinieneś nałożyć na nią kamizelkę kuloodporną. Będziesz się mniej rzucał w oczy. No i oczywiście ta gra ma autosave, co mi się bardzo podoba. I w sumie, oczywiście napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, ale co wy na to, żeby skoro ta gra ma ogólnie 20 misji, to może zrobimy tak, że będziemy robili tak dwie, ewentualnie 5 misji na odcinek jeden. Co wy na to? Bo jak dla mnie to bomba. Tym bardziej, że pierwsze 5 misji aż takich... Teraz znacznie lepiej odbieram twój sygnał. Powinieneś przeszukać chaty, może jest tam broń i ekwipunek. O, ale was teraz rozpierdzielę. Ho, ho, ho. Będziecie żałowali tego, że je ze mną zadarliście. Patrzcie na to. Patrzcie, ale explosion będzie teraz. Kurde, trafić nie mogę, halo. Ale explosion będzie. Ej, o, udało się. Explosion! Zaraz ich tutaj wezmę. Się skończy, babci. Sranie. O, mam maczetę. Maczeta to jest bardzo spoko broń na multiplayer. Kiedyś jak grałem z tatą, to żeśmy się naparzali i ja go parę razy zabiłem z maczety. Dobra. Chodź tu. O kurde, ej, naboi nie mam. Dobra, improwizacja. Już jaka improwizacja tu teraz wleciała na pełnej. Nie
Nie sądziłem, że ja tak potrafię, serio. Ale tutaj improwizacja wleciała. Tu swoją drogą jest ten. Gospodarstwo z dzikami, a raczej taki płotek. Ciekawa sprawa. Ale może je wypuszczę w sumie. Biedne dziki, kurde. Niech sobie żyją trochę, a nie, kurde, są w... maltretowane i przerabiane na szynki. Zresztą sami zobaczcie sobie tutaj. Jacy ci najemnicy są brutalni. Oni zrobili sobie tak zwaną rzeźnię firmy, nie wiem, udław się świnio, czy coś takiego. Albo rzeźnia firmy, nie wiem, zamknij dupę. No coś takiego ma miejsce niestety. Ale powiem wam, że bardzo czekałem na ogranie tego Far Cry'a, bo to jest naprawdę gierka świetna, plus jeszcze mówię, ona mnie aż tak dużo montowania nie... zabiera, co na przykład taki Crash. Mimo że Crasha bardzo lubię i szanuję, to tą grę bardzo ciężko się montuje. Co jak wcale, to jest prawda. A takie gry jak Far Cry to bardzo łatwo, łatwiutko. W tej misji co chyba parę kroków jest autosave, ale potem to się zmieni, zobaczycie. Dobra, czas wziąć lornetkę i posłuchać co oni tam gadają. Okolice przez lornetkę. Zauważ, że urządzenie ma wzmacnia przeszukiwanie. Przeszukajcie każdy lokalizator, cholernej wyspy. Dowiedzmy się, co tu się do cholery dzieje. Robi się. Czasami jak się dłużej tam postoi, to oni czasami mają dialogi między sobą, tam wiadomo, gadają o jakichś głupotach. Możliwe, że podczas tego let's playa sobie posłuchanie o czym oni gadają. Mogę tylko wam zdradzić, że to są takie totalne głupoty, że naprawdę aż szkoda słów. O, ale ta woda fajnie wygląda. To jest taki cyjanowy kolor trochę tutaj widzę. ...do któregoś z ich pojazdów i podjechać do lądowiska helikoptera. Jest po drugiej stronie wyspy. Stamtąd możesz zabrać jakąś łódź i uciec z wyspy. Tak można. To fakt. Ale teraz trochę strolujemy tego ziomka na wieży. Słyszałeś to? Znalazłem go! Straciłem kontakt! Skopię ci dupsko! Dobra, zginął. Yeah! Ale odleciał. Frajer jeden. Uważaj, najemnicy są szkoleni do działania w grupach. Jeśli zaalarmujesz jednego, prowadzi innych. Powiem wam zawsze, że za młodego omijałem tą wieżę, nie wiem czemu. A tutaj przecież można naboje sobie zebrać z tych głąbów. I zastanawiam się, co się stało z tymi najemnikami, czemu oni nie idą do góry, przecież są zaalarmowani przecież. Co za głąby. Się kampią pewnie, debile. O, idzie tu, kurde, idą, tylko coś im wolno to idzie. Rozwalę cię na kawałki. Oh, fuck. Dobra, runda druga. Z tym poziomem. A czy z tą misją? Dobra, to już słyszeliśmy. Gin, przepadnij. No gin! Kurde, na weteranie to oni, kurde, mają więcej HP, tak zauważyłem. Mam 4 granaty. O kurde, ale się uzbroiłem. No to teraz będzie rzeźnia. Nie mogę się tego serdecznie doczekać. Ej, halo, gdzie wy jesteście? Ej, panienki! A gdzie wy żeście się zgubili? O! Chryste, panie! Kup mi... Kup mojej mamy, nie wiem. Kurde, Jezu, nie mogę rymów wymyśleć. To przez chorobę. O, masz mnie! Dawaj, dawaj. Chodź tu do mnie. Ja cię od tyłu wezmę. Chodź tu, fagasie. Nawet dwóch! Dwie pieczenie na jednym ogniu. Aha. Swoją drogą. Q i E możecie się tak na boki wijać. Tak zapomniałem powiedzieć, w sensie, że możecie się odwracać na boki. Dobra, oni są tu porobieni. Jeszcze sobie tak poszukamy coś ciekawego w chatach. O, kamizelka, to mi dobrze zrobi, to mi dobrze zrobi. O kurde. Jeszcze więcej kamizelek. Tak jak mówię, no z tą misją nie miałem żadnych problemów za dzieciaka.
Przyciskiem F możemy sobie właśnie, jak mamy taką kartę dostępu, to możemy wcisnąć F i mamy tutaj Logit In, czyli możemy po prostu sobie od tak wejść. Czyli jest to bardzo, ale to bardzo przydatne. Co jak co, ale to jest prawda. Kiedy przyleci helikopter? Zresztą mam na nich wysrane, bo oni tak już się kurde obsrali. Więc jedziemy dalej. Niestety, musisz to sprawdzić z bliska. Tak, podczas II wojny światowej japoński lotniskowiec wpłynął tu na mieliznę. Teraz najemnicy Crowa zamontowali na nim stację paliwową dla śmigłowców. Coś, z każdą chwilą robi się dziwniejsza. Jeszcze nic nie widziałeś. Po prostu uważaj. Ten pojazd... łazik sobie wymienimy na pojazd terenowy, który jest tutaj. Jezus Maria, uwielbiam ten pojazd terenowy. O kurde! Teraz będę mógł sobie z wyrzutni rakiet napierdzielać. On ma jakby dwa działka. Wyrzutnie rakiet i działko maszynowe, które widzicie teraz. Ale jak słyszeliście, była mowa tutaj o lotniskowcu, który jest dosyć ważny, ponieważ będziemy się w tej misji próbowali dostać na lotniskowy, czyli na naszą drugą misję oficjalnie. Dobra. Wow. A bo wiecie co? Będziemy może robili 4 misje na odcinek. Zobaczymy. Jedziemy dalej. Iść tam, jedziemy dalej. Proszę, ja chcę tutaj pojazd terenowy, ja nie chcę żadnym biedackim łazikiem jeździć. Ale kurde, ten poziom graficznie pięknie wygląda, ale pozostałe misje zobaczycie, jak będą wyglądały. Świetnie po prostu. O, od razu przejechane i napierdzielane. Tutaj przy okazji jest motorówka z, a raczej łódź, która naparza z wyrzutni rakiet, tak więc radzę uważać. A raczej nawet preferuję uważać. Wow, zaraz, co wy sobie tu wyobrażacie, halo? Nara, żegnam. Dobra, Doyle, widzę lotniskowiec. Jak mam się do niego dostać? Byłem tam tylko raz, ale pamiętam, że w jednej z port była dziura. Powinieneś dać radę wejść tam tędy. Ruszam. No i dobra, teraz mieliśmy dialog pomiędzy Jackiem a Doylem i dostajemy się na lotniskowiec w tym momencie, tylko musimy to zrobić sprytnie, ponieważ tutaj najemnicy poruszają się za pomocą łódki. No i wiecie co jest grane, po prostu jak mnie zauważą, no to mam zdziepko przesrane. Ale to już raczej nie nowość. Tak więc płyniemy, musi mi starczyć tlenu, tak, tutaj mamy jakby trzy takie wskaźniki, ja pewnie te wskaźniki zasłaniam, ale mamy tutaj wskaźnik czerwony, to jest apteczka, czyli nasze zdrowie. Tam jest granat. Ten taki herb to jest bardziej nasza kamizelka kuloodporna, a ten na samym dole niebieski to jest nasz tlen. I czas na drugą misję, czyli lotniskowiec. Będzie dobrze. Cholera, jestem odcięty. Jack, idź na szczyt lotniskowca. Powinieneś znaleźć łódź na górnym pokładzie. Skoro już jesteś na lotniskowcu, próbuj znaleźć jakieś ślady wal. Musimy wiedzieć, dokąd ją zabierają. Tak więc teraz musimy sobie na spokojnie zwiedzać lotniskowiec i dowiedzieć się, gdzie zabierają Val, czyli... albo Valerie, czyli dziewczynę Jacka Carvera. I to jest M4. Pewnie o tym wspomniałem, albo i nie. A teraz czas płynąć i się dowiedzieć co nieco o tym miejscu zwanym lotniskowcem. Crow skopie nam tyłki, jeśli nie znajdziemy tego faceta. Nie kumam. Między miejscem, gdzie wysadzili tę nieszczęsną łódkę, a nami jest kilkudziesięciu chłopaków. Jak on się dostał aż tutaj? Nie wiem, ale jeśli nie chcesz czyścić kibli szczoteczką do zębów do końca roku, to lepiej go znajdźmy i to szybko. Dokładnie. Widzisz? Dorwać go! Porobione. Nara, gościu. Pal gumę. Porobione, został bardzo szybko. O, tu latarka jest. A, z chęcią wezmę sobie. Przyciskiem L możemy sobie świecić. Czyli nie nowość raczej. W świecie latarek. Nara. Podoba się umieranie? Tobie tak. Okej, okay, tutaj nie ma już nic ciekawego, tak więc lecimy dalej. O, tutaj przy okazji są jakieś japońskie znaczki. Woohoo! Fajny easter egg. Uwaga, cały personel. Stan najwyższego alarmu. Każda niebezpieczna.
Znalazłem go! Koleś, ja cię widzę. To jest nie do wybaczenia, ta zniewaga krwi wymaga. Dobra, porobieni. Teraz mamy nową broń. Tak więc lecimy z koksem. Tutaj będzie niezła rozpierducha, już wam mogę od razu powiedzieć. Za dzieciaka po prostu tutaj gnoiłem, gnoiłem i jeszcze raz gnoiłem. Widzisz to? No i tyle, po kłopocie. Przy okazji zniszczymy sobie radio. Dobra, lecimy dalej z koksem. Ej, kucaj. Tutaj ich teraz porobię, ponieważ oni tutaj sobie są. Wiecie, oni tutaj stoją sobie przy tym. Przy tym rozpierdzielonym czymś. Właściwie to jest fragment chyba tego lotniskowca. O! Jaki ty po mnie nie widzi, ja sobie tędy przechodzę. Ale beka. Co za ułomy, nie? Oni chyba tędy przejdą teraz. Ja się tutaj tak rozglądę. Dobra. Słuchaj, Jack. Robię co mogę, śledząc i ciebie, i wrogów. Ale sygnał jest przytłumiony przez to cholerne żelazwo. W tej chwili musisz radzić sobie sam. Widziałeś to? Pokład trzeci. Tam jest sito. Co wy mnie przez ściany widzieliście? Głąby. No po prostu głąby. Wszystkie grupy naprawcze nadciągają uszkodzone pojazdy. Przygotować się do ich odbioru i naprawy. Coś tu mamy jeszcze ciekawego? Nic, a nic. Nic nie mamy tu ciekawego, a szkoda. Wszyscy inżynierowie i technicy, zacząć inspekcję wszystkich połączeń i generatorów. Jakiś ślad wal? Nie, chyba że była sprytnie przebrana za tego najemnika, który próbował mnie zabić. Chcę wiedzieć, czemu musimy sterczeć na tej zgniłej kupie zardzewiałego złomu, gdy wszyscy inni siedzą na zewnątrz. Na zewnątrz piękny dzień, a my siedzimy tutaj. Tu każdy dzień jest piękny, idioto. Jesteśmy w tropikach. Ta, ale nie podoba mi się tutaj. Co właściwie robi tutaj ten japoński statek? Nie jesteśmy nawet w pobliżu Japonii. Głupi jesteś, czy co? Nic nie wiesz? Japończycy zajęli wszystkie te wysepki podczas wojny. Jedna z największych morskich bitew odbyła się niedaleko. Słyszałeś coś? Ja pierdziele, musiał mnie któryś z tych downów nakryć. Który to? Którego mam teraz wyjaśnić? A tak, taką ciekawą mieli tutaj w tym momencie rozmowę, nie? O tych japońskich lotniskowcach. Zaraz pierdylaj. Jesteś mi zbędny, milordzie. Na kolejny na sukę. O! Dobra. Dobra, pyk. Nara. Kurde, co to są za najemnicy? Jak oni byli szkoleni? Przecież ja mam ich wszystkich na hita, nie? Patrzcie na to. No kurde, jak oni byli szkoleni? Chyba gówniano. Tak mi się wydaje. Przy okazji broń się zbagowała tam u tego ziomka. Jesteśmy atakowani, on chyba szuka tej dziewczyny. Nie znajdzie jej! Zabieramy ją do bunkra, Crow! Bez odbioru! Wychodzi na to, że sami musimy się bronić. Ja bym powiedział, Crow, chuj ci w dupę. Ale dobra. Nara. Nie ma tu Val, ale znalazłem jej aparat. Jest też teczka jakiegoś wesołka nazwiskiem Krieger. O, ten archipelag to idealne miejsce na moje badania. Te wyspy leżą daleko od międzynarodowych szlaków handlowych. Mogę prowadzić badania bez obaw, że pojawi się tutaj ktoś z zewnątrz. To zajmie trochę czasu, ale przyszłość ludzkości zależy od sukcesu moich badań.
nie zawiodę mojego przeznaczenia. Doyle, zabierają Val do miejsca, które nazywają bunkrem. Gdzie to jest? Znam to miejsce, ale jest silnie strzeżone. Znajdź łódź, spotkamy się. Jestem w drodze. To niezła droga, to niezła droga. Oj, tutaj przy okazji jest zdjęcie Val, Valerie. I to jest ten Krieger cały. Szkoda, że nie mogę zbić tej szybki. Dobra, teraz wy będziecie waleni od razu. Na hita. Dobranoc. Dziękuję. Znajdę cię. I teraz patrzcie na to. Dlaczego pomidorowy PL, aka ja nie, albo Michał, nie pójdzie do góry? A wiecie dlaczego? Patrzcie teraz na minimapkę. Spójrzcie teraz na minimapkę, ile tam jest wrogów. Jak myślicie, co by się z Michałka stało, jakby tam do góry poszedł? No, teraz możecie sobie sami dopowiedzieć, co by się ze mną stało. Dlatego ja preferuję troszeczkę oszukać system i pójść tędy. Za dzieciaka to samo robiłem, więc uwierzcie mi, to jest sprawdzony patent i on tak samo działa jak kiedyś. Patrzcie teraz na to. Możliwe, że za niedługo wybuchnie ten helikopter. Tak czy siak, ja teraz robię coś takiego. Pół serduszka, ludzie, pół serduszka. Jak ja to przeżyję, to jestem hashtag kozak. Całej siatki komunikacyjnej. Tylko tak spowoduje, że wystarczające zamieszanie, żeby uciec. Aby to zrobić, musisz dotrzeć do Kabasu. Udaj się na wschód. Musisz tam poszukać, bo raczej nie możesz zatrzymać się i spytać o kierunek. Proszę państwa, udało się. To się nazywa kozak. Musisz zakłócić ich łączność, niszcząc talerz anteny satelitarnej. To wywoła zamieszanie, które pozwoli ci uciec. Potem skupimy się na szukaniu Val. Tak jak widzicie, tabulatorem możecie sobie tutaj zobaczyć, między innymi, odnośnie tego. Odnośnie jaka nas misja będzie czekała. Tutaj macie, że dostać się do ruin fortu na szczyt góry. I również my coś takiego zrobimy, ale wiecie co jest największym plusem w Far Cry 1? Że HP, jak zauważyliście, mi się odrodziło. Tak więc mam odratowane HP. No i co? Myślę, że możemy sobie pójść dalej. Jeżeli chodzi o poprzednią misję lotniskowiec, to zapomniałem wam powiedzieć historię, mianowicie taką, że za młodego ginąłem tam na samej górze, wiecie, w tej sekcji, którą żeśmy sobie ominęli albo zbrejkowali. Tak więc teraz myślę, że przejdziemy sobie bez problemu fort i tyle, nie? I potem przejdziemy jeszcze jedną misję. Tak czy siak, nadszedł czas na rozpierdziel. Denty, spróbuj tego. Granat! Freddy, chyba ci odbiło! Jezus Maria, co za... Downy. O, ten jakoś jeszcze przeżył. O kurde, jesteś z innej gliny ulepiony, frajerze. Pyk, pyk, pyk. Dobra, mamy tu uczyszczone. Tu przy okazji jest rekin, którego możemy sobie o tak, patrzcie, zrzucić z łańcuchu. I... O, ma krew jeszcze, czyli to jest jakby żywy rekin. Wow, wow, wow. Co to ma być? Chodźcie tu, kurde.